Czystka? To znaczy nie będzie żadnej czystki, natomiast rzeczywiście jest to unormowanie, uregulowanie dostępu do zawodu dyplomaty, tak to nazwijmy, czy do misji, czy do zawodu. Czyli ta służba dyplomatyczna jest taką dość specjalną służbą. Ona powinna być trochę regulowana bardziej. To przecież dyplomaci to są później reprezentanci rządu Rzeczpospolitej na zewnątrz, w różnych krajach. No i to mają być osoby nieposzlakowanej opinii, ale też i nieposzlakowanej przeszłości. Stąd i porządnie wykształceni i tak dalej po szkole dyplomatycznej. Więc to jest porządkowanie tego typu zakresów. Natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś był w służbach bezpieczeństwa, bo niestety wśród dyplomatów w No, to nie były PRL-u rzadkie przypadki. takie przypadki były dość częste, bo czasami wręcz służba bezpieczeństwa Większość była kadry tak wkładana do tych naprawdę. ambasad. Więc myślę, że z takimi ludźmi trzeba się pożegnać, ale to są już i tak ci, którzy mają prawie że wiekiem.